Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Znajdujemy się w stajni Mustang w Mostach koło Gdyni. Opowiem Wam dzisiaj troszkę o rasach koni. Pierwszym naszym koniem będzie ta piękna klacz, jest rasy szlachetna półkrew. Konie szlachetnej półkrwi są jedną z najpopularniejszych ras w Polsce. Są one mieszańcami koni różnych ras gorąco krwistych, hodowane w celach sportowych, głównie jako konie wierzchowe. Powinny one wykazywać się spokojnym temperamentem, dzielnością oraz łatwością w szkoleniu. Posiadają one talent do skoków przez przeszkody oraz ujeżdżenia. Za konie szlachetnej półkrwi uznaje się potomstwo koni ras szlachetnych. Powstały w ten sposób źrebięta, pomimo iż są mieszańcami, otrzymują wpis do księgi stadnej SP jako konie szlachetnej półkrwi. Aby źrebie otrzymało wpis do księgi stadnej, jego rodzic nie musi być wpisany do polskiej księgi stadnej. Może być to koń rasy hanowerskiej, holsztyńskiej lub westfalskiej. Największym i najbardziej znanym ośrodkiem hodowli koni szlachetnej półkrwi w Polsce jest stadnina koni w Mosznej. Ośrodek ten od roku 1948 prowadzi hodowlę koni pełnej krwi angielskiej, a od 1961 roku szlachetnej półkrwi. Klacz, którą poznaliśmy na początku filmu, nazywa się Woman in Love. Tak jak wcześniej wspomniałam, jest rasy szlachetna półkrew. Jej ojciec Clinton był koniem rasy holsztyńskiej, a matka Warena hanowerskiej. Woman z młodym koniem, który zaczyna swoją przygodę z jeździectwem. Na pewno ją zobaczymy na innym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do oglądania mojego kanału. Thank you.